Siemanko, zapraszam na drugą część wyprawy do Chin. Wspólnie z Marcinem lecimy do BMC, czyli producenta maszyn odlewniczych. Chociaż zapewne większość moich widzów nie zajmuje się odlewnictwem ciśnieniowym, to jest na pewno pasjonatami techniki, dlatego uważam, że chętnie pozwiedzacie ze mną fabrykę, zobaczycie z jakich komponentów i w jaki sposób buduje się tego typu maszyny. A także na koniec odwiedzimy odlewnię ciśnieniową, gdzie te maszyny są już w użyciu. Zatem w drogę. Lecimy z Ningbo do kantonu, a stamtąd okolice Foshan. W miejscu, gdzie mamy nocleg, nie ma takich imponujących wieżowców czy iluminacji, za to jest coś dużo bardziej cenniejszego. Mianowicie mega sympatyczni i otwarci ludzie. Niestety nie ma zbyt wiele czasu na zwiedzanie, bo jedziemy do fabryki BMC zobaczyć, jak powstają niesamowite maszyny odlewnicze. Na wstępie warto chyba powiedzieć w ogóle, dlaczego BMC. Mianowicie mamy tutaj do czynienia z bardzo ciekawą kooperacją Virocastu i właśnie producenta BMC, ponieważ Virocast jako odlewnia ciśnieniowa poszukiwała do swojej odlewni jakiejś maszyny do wykonywania tych odlewów. Zatem w 2018 roku wyruszyli do Chin znaleźć producenta ciśnieniowych maszyn odlewniczych, który będzie rozumiał europejskie potrzeby rynku. I tak po rozmowach w kilkunastu fabrykach trafili właśnie na BMC. Zakupili od nich maszynę odlewniczą, a po latach współpracy Virocast stał się dystrybutorem i centralą marki BMC na rynek europejski. A teraz wspólnie rozpoczynają ekspansję na naszym rodzimym kontynencie. Ale Virocast to nadal odlewnia ciśnieniowa, więc musi się rozwijać i potrzebuje kolejnej maszyny. Dlatego zakupili gigantyczną maszynę o imponującej sile zwarcia 1000 ton. Na razie tą maszynę będziemy oglądać jeszcze w Chinach, ale już niedługo ta maszyna będzie w Polsce. Wiąże się z tym niesamowita okazja, ponieważ Virocast jako przedstawiciel BMC będzie zapraszał odlewnie z Polski, Europy do siebie, do zakładu, żeby zobaczyli maszyny BMC na żywo. Jeśli jesteście zainteresowani, napiszcie do Virocastu, a gdy już wszystko będzie wiadomo na 100%, ja też na pewno Was na moim kanale o tym powiadomię. Dzięki współpracy Virocastu i BMC jest to maszyna specjalnie produkowana na rynek europejski. Zgodność z dyrektywą maszynową potwierdza niemiecka jednostka certyfikująca DEKRA, a istotne komponenty zostały wymienione na takie bardziej dostępne na naszym rynku. Na przykład w szafie sterowniczej znajdziemy PLC Siemensa, Pils czy chociażby Schneider Electric. Z kolei w elementach hydrauliki będzie to Bosch Rexroth, Parker, a także Roth, który jest niemieckim producentem zbiorników ciśnieniowych i akumulatorów hydraulicznych. Dzięki czemu nie musimy się obawiać o dostępność komponentów i ich kompatybilność. Ogólnie mamy tutaj dwa typy konstrukcji. Jedna konstrukcja to jest trójpłytowa z takim zginanym kolanem, a druga konstrukcja to jest dwupłytowa. Część elementów tych maszyn to odlewane korpusy, które następnie są obrabiane, oraz konstrukcje spawane, które również są poddawane precyzyjnej obróbce, gdyż to właśnie na nich znajdują się prowadnice ślizgowe, po której suwają się te płyty. Odległość między tymi płytami jest regulowana na tych gigantycznych gwintach znajdujących się na kolumnach, a całą regulację napędza centralny wieniec zębaty, który kręci tymi wszystkimi czterema kołami z nakrętkami w środku, co powoduje dosuwanie lub odsuwanie się płyty. Na szczególną uwagę zasługuje wysuwana kolumna. Dzięki temu, że mamy tutaj siłownik i specjalne hamulce, które zamykają się na tej kolumnie, możemy je otwierać w celu jej wysunięcia, a pomaga to podczas instalacji form. Po prostu ta kolumna nam nie wadzi, gdy wjeżdżamy do naszej maszyny odlewniczej z nową formą. I w takiej maszynie trójpłytowej to właśnie to kolano ma za zadanie rozłożyć równomiernie siłę z centralnego siłownika, tak żeby wszystkie rogi płyty były w miarę równo dociśnięte. Bardziej precyzyjny docisk dają maszyny dwupłytowe, mają one jednak nieco inną zasadę działania.
siłownik, który widzicie na dole, wykonuje główny skok. Następnie na wszystkich czterech kolumnach zamykają się te zaciski i tam na każdą kolumnę jest osobny siłownik. Dzięki czemu wszystkie cztery rogi są precyzyjnie dociskane. A ten mały siłownik, który pracuje na środku, to wypychacz. No i oczywiście jego zadaniem jest wypchnięcie gotowego odlewu. Proces odlewania rozpoczyna się od zbliżenia formy środkiem rozdzielającym, po to, żeby nasz odlew nie przywierał do formy. Następnie zamyka się forma, zamykają się wszystkie osłony i do cylindra wlewany jest ciekły metal. Tłok w pierwszej fazie wykonuje powolny ruch, po czym po chwili bardzo gwałtownie i dynamicznie dociska. Oczywiście pompa by sobie tutaj nie poradziła, dlatego ten strzał odbywa się dzięki energii zgromadzonej w akumulatorach hydraulicznych. Po tym jak pracują te węże słusznych rozmiarów, widzimy dokładnie jaka tam jest przekazywana siła. Tutaj też warto zwrócić uwagę na te węże, że są one zabezpieczone specjalnie linkami stalowymi. W razie gdyby taki wąż strzelił, linka ma za zadanie chronić, żeby ten wąż nie pozamiatał wszystkiego w koło. Gdy metal zastygnie w formie, co dzieje się zaskakująco szybko, ramię pobiera gotowy element, odkłada go na taśmociąg i tym taśmociągiem detal sobie jedzie do operatora, który odłamuje nadlewki. A sam odlew jedzie do dalszej obróbki i proces się powtarza. Bardzo miłym zaskoczeniem jest kontrola jakości elementów, które przyjeżdżają z zewnątrz. Choć na pierwszy rzut oka faktycznie wyglądają one na dobrze wykonane i wykończone, to na stanowisku kontroli jakości są poddawane kontroli wymiarów, ale także widziałem, że mieli twardościomierz, dzięki czemu są pewni, że montują takie komponenty, jakie powinny być zastosowane. Dla niektórych ciekawostką mogą być łożyska ślizgowe z brązu, ale z dodatkiem grafitu. Zarówno są to tuleje, jak i takie płyty ślizgowe. I dzięki tej specyficznej budowie wydłuża się znacząco ich trwałość przez to, że grafit smaruje nam cały czas, nawet gdy urządzenie pracuje pod dużymi obciążeniami. Oczywiście nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi o maszyny odlewnicze. Nie widziałem wielu maszyn odlewniczych, więc nie mam porównania. Po prostu patrzę ogólnie, technicznym spojrzeniem. No i tu nie mam się do czego doczepić. Powierzchnie są dobrze wykończone, komponenty są solidnie wykonane, konstrukcja jest przemyślana, nawet patrząc na to kolano, wszystkie elementy, które są ruchome, mają centralne smarowanie. Widziałem te maszyny podczas pracy w prawdziwej odlewni, w tym dużo starsze modele, które nadal są na chodzie. Maszyny te produkują odlewy dla branży automotive, a każdy, kto wie, jak ta branża wygląda, ma świadomość, że tam naprawdę trzeba spełniać wysokie standardy, a skoro te maszyny sobie z tym radzą, no to mówi to samo za siebie. Za jakiś czas na pewno odwiedzimy naszą polską odlewnię Virocast, no i tam będziemy mieli trochę więcej czasu i swobody na to, żeby pokazać wam ten proces dokładniej. Szczególnie, że mają swoją narzędziownię, więc pogadamy również o maszynach, no i zwiedzimy warsztat. A jeśli już o warsztatach mowa, to jeszcze na koniec takie małe zwiedzanie warsztatu na przypale. Ponieważ w Chinach można spotkać takie przydrożne warsztaty. Po prostu normalnie przy chodniku jest otwarta brama i możesz zobaczyć, co tam ci ludzie w tym warsztacie robią. Jest to warsztat, w którym są jakieś matryce czy formy wtryskowe regenerowane bądź produkowane. Można tutaj natrafić na pewien dysonans poznawczy, bo z jednej strony, gdy widzimy taki warsztat, a z drugiej strony na przykład warsztat Marka z firmy AMS, do którego was niedługo zabiorę, to naprawdę ciężko jest pojąć, jakim cudem to właśnie oni mają na przykład tą szybką kolej, nowoczesną technologię na każdym kroku i kraj rozwijający się w tak zastraszającym tempie. Oczywiście ja to mówię z podziwem, a nie z wyrzutem. Dla mnie takie warsztaty jak najbardziej mają swój urok i trochę przypominają moje pierwsze miejsce pracy. A nasza przygoda z Chinami pomału dobiega końca. Osobiście czuję ogromny niedosyt, jeżeli chodzi o zwiedzanie Chin. Tęsknię za tymi sympatycznymi reakcjami ludzi. Hello, ni hao. Hello. Oraz naprawdę fantastycznym, niezwykłym, czasem zaskakującym jedzeniem. W karcie społeczność jest ankieta, gdzie możecie głosować, kiedy robimy live'a. Na razie wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy weekend po świętach.
BMC, bardzo dziękuję za gościnę, za ciepłe przyjęcie i możliwość pokazania Wam procesu powstawania maszyn odlewniczych. Marce Hammer za pożyczenie telefonu, dzięki któremu miałem eSIM i kontakt ze światem. No i przede wszystkim odlewni ciśnieniowej Virocast, bo bez nich nie miałbym w ogóle możliwości pojechać pokazać Wam obrabiarek CNC Sile, czy właśnie maszyn odlewniczych, czy chociażby działającej odlewni ciśnieniowej, której w sumie również należą się podziękowania za zaproszenie nas tam i pokazanie całego procesu na żywo. A Wam, drodzy widzowie, bardzo dziękuję za wspaniałe komentarze pod pierwszym filmem o wyjeździe do Chin. Jest mi zawsze bardzo miło, kiedy skomentujecie film, zostawicie łapkę w górę, czy zasubskrybujecie kanał. Ja się zatem już z Wami żegnam. Widzimy się najprawdopodobniej na live'ie albo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, hej!